Szczęść Boże, witajcie kochani, w drugim dniu naszych rekolekcji będzie dobrze. Cieszymy się, że wczoraj tak wielu z Was nas oglądało, że byliście w tym dniu razem z nami, że razem z nami śpiewaliście, że razem z nami się modliliście. Mamy nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie. Dzisiaj też będzie śpiew, będzie dla Was przygotowana scenka. Tematem dzisiejszego dnia jest modlitwa. Mamy nadzieję, że dzięki tym spotkaniom będziecie wiedzieli, jak lepiej się modlić. Zaczynamy. I na początek chcielibyśmy Was zaprosić do wspólnego zaśpiewania piosenki, którą myślę doskonale znacie. Nie ma innego jak Jezus, tak? Ja sobie stałem tutaj z boku, żeby nie zasłaniać tekstu, przez Patryk się trochę przesunie i spróbujemy wspólnie razem na początek, na odgrzewkę zaśpiewać tę piosenkę z pokazywaniem. Nie ma innego jak Jezus, nie ma innego jak On, nie ma innego. Myślę, że możemy przejść do naszej dzisiejszej scenki, a scenka będzie o modlitwie. Popatrzmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Tak? Nie przerywaj mi. Modlę się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Słucham. Wzywałeś mnie. Wzywałem Cię? Nie wzywałem Ciebie, modlę się. Ojcze nasz, któryś jesteś w niebie... O! Znowu to zrobiłeś. Co zrobiłem? No, zawołałeś mnie. Powiedziałeś, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Oto jestem. Co miałeś na myśli, mówiąc te słowa? Ale ja nic nie miałem na myśli. No wiesz, po prostu... Odmawiałem moją modlitwę. Zawsze odmawiam modlitwę pańską. Ona sprawia, że czuję się lepiej. Coś w stylu poczucia dobrze spełnionego obowiązku. No dobrze. Kontynuuj. Święć się imię Twoje. Zaczekaj. Co pod tym rozumiesz? Pod czym? No pod święć się imię Twoje. To znaczy... To znaczy, no nie wiem co znaczy, skąd miałbym wiedzieć, to tylko część modlitwy, a tak przy okazji, to co to znaczy? Święcić znaczy traktować z czcią, wielbić, szanować. No tak, to ma sens. Nigdy wcześniej nie myślałem co to znaczy święcić.
Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Czy naprawdę tak myślisz? Tego pragniesz? Jasne. A czemu nie? A pamiętasz, jak Asia nie chciała z Tobą chodzić? Wtedy byłeś na mnie bardzo zły. Miałeś do mnie pretensje. A ja wiedziałem, że nie jesteście dla siebie przeznaczeni. No ale dobrze, módl się dalej. Słuchaj, Panie, muszę już kończyć. To trwa o wiele dłużej niż zwykle. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. No, powinieneś trochę zredukować tego chleba. Masz już od niego nadwagę. Hej, co to ma być? Modlitwa to niebezpieczna rzecz. Nie dlatego się denerwujesz, ale w czasie modlitwy można się zmienić. Można wstać od niej zmienionym. No wiesz, to jest właśnie to, co staram ci się powiedzieć. Wzywałeś mnie i oto jestem. Teraz już za późno, aby przestać. Módl się dalej. Jestem zainteresowany następną częścią twojej modlitwy. No, kontynuuj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A co z Anną? Już 2 tygodnie się do niej nie odzywasz, prawda? Ja wiem, że opowiadała o tobie różne plotki, ale powinieneś z nią porozmawiać i jej przebaczyć. No widzisz, wiedziałem, że to wyciągniesz. A twoja modlitwa? Co z twoją modlitwą? Tak sobie tylko mówiłem. Dobrze, że przynajmniej się do tego przyznajesz. Ale przyznaj też, to wcale nie jest takie przyjemne dźwigać na sobie ten gorzki ciężar. Czyż nie? Przebacz Annie. Wtedy ja przebaczę tobie. Wtedy nienawiść i grzech będą jej problemem, a nie twoim. A ty osiągniesz spokój serca. Nie skończyłeś swojej modlitwy. No idź dalej. O, rzeczywiście. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Dobrze. Tak też uczynię. Tylko niepotrzebnie sam się nie wystawiaj tam, gdzie są pokusy. Co masz na myśli? No, nie włączaj komputera, kiedy wiesz, że trzeba odrobić lekcję czy posprzątać w domu. Także pomyśl nad czasem, który spędzasz na niekończących się rozmowach ze znajomymi. Pomyśl, o czym rozmawiacie. Przepraszam, Panie. Naprawdę mi przykro. Do dzisiaj myślałem, że jeżeli codziennie odmówię modlitwę Pańską, będę mógł robić, co chcę. Nie oczekiwałem, że coś takiego jak teraz się wydarzy. Pamiętaj, że kiedy do mnie mówisz, ja słucham Ciebie. Amen. Kochani, obejrzeliśmy piękną scenkę. Scenkę modlitwy, która nam uświadamia, że nasza modlitwa jest zawsze rozmową z Panem Bogiem. Że kiedy my do Niego mówimy, to On rzeczywiście nas słucha. Naszych próśb, naszych podziękowań, może też tego, za co czasami chcemy Go przeprosić. Modlitwa jest rozmową. Dobrze wiecie, że do rozmowy potrzeba przynajmniej 2 osób. Do rozmowy trzeba mieć parę, a każdy z nas wie, co to jest para. I kiedy już te 2 osoby się spotkają, to jedna musi mówić, a druga musi słuchać. I właśnie w czasie modlitwy my mówimy do Pana Boga, a On nas słucha. A potem jest na odwrót. To On do nas mówi, a my musimy usłyszeć głos Pana Boga. Ale jak możemy go usłyszeć? Możemy usłyszeć głos Pana Boga wtedy, kiedy na przykład jesteśmy na mszy świętej i słyszymy Ewangelię. Przecież to są słowa samego Pana Jezusa. To mówi do nas Bóg. Możemy też w domu przeczytać sobie fragment Pisma Świętego. To też są słowa Pana Boga, które kieruje do każdego z nas. Ale Pan Bóg też może posługiwać się na przykład jakimiś innymi osobami.
Czasami mogą to być nasi rodzice, nasi nauczyciele, wychowawcy, którzy udzielają nam cennych rad i wskazówek po to, abyśmy nie błądzili w naszym życiu. To też są słowa Pana Boga, jakie On do nas kieruje. Albo czasami różne wydarzenia, których sami nie potrafimy wytłumaczyć, dlaczego stało się tak, a nie inaczej. To ingerencja Pana Boga w nasze życie, Jego słowa do nas. I kochani, teraz zapraszamy Was na kolejną piosenkę. I następna piosenka. Wiem, wiecie, Cię miłuję, kocham, pragnę, potrzebuję. Tak jest, odsłonimy tekst, żeby wszyscy widzieli i wspólnie razem spróbujemy zaśpiewać jako też naszą modlitwę. Wielbię Cię i Cię miłuję, kocham, pragnę, potrzebuję. Wielbię Cię i Cię miłuję, kocham, pragnę, potrzebuję. Ojcze, który jest w niebie, ja nie mogę żyć bez Ciebie. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Ojcze, który jest w niebie, ja nie mogę żyć bez Ciebie. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Wielbię Cię i Cię miłuję, kocham, pragnę, potrzebuję. Wielbię Cię i Cię miłuję, kocham, pragnę, potrzebuję. Jezu Chryste, Panie nasz, nie grzesznika dobrze znasz. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jezu Chryste, Panie nasz, nie grzesznika dobrze znasz. Uwielbiam Cię. Drodzy, teraz kilka słów o modlitwie. Mamy różne rodzaje modlitwy i takie podstawowe, drodzy, najczęściej się modlimy modlitwą z regułek naszych, tak jak to była przedstawiona w scence, Ojcze nasz, zdrowaś Mario, chwała Ojcu, ale czasami może być tak, że nie skupiamy się nad tekstem, który wypowiadamy. O to chodzi też, aby myśleć to, co się wypowiada, aby te słowa z głębi serca były wypowiadane do Pana Boga właśnie, abym ja też rozumiał to, co wypowiadam. Drugie to jest modlitwa swoimi słowami. Drodzy, warto też czasem sobie usiąść wygodnie na kanapie, zamknąć oczy i powiedzieć kilka słów, po prostu w skupieniu, w ciszy, zawołać do Ojca i powiedzieć o swoim życiu, o swoim dniu, co dzisiaj przeżyłem. To, co mnie boli, za to mogę mu podziękować. To jest właśnie modlitwa swoimi słowami. Drodzy, modlitwa śpiewem. Najczęściej występująca w kościele. Niektórzy mogą też sobie śpiewać pieśni religijne w pokoju, w domu, a nawet i pod prysznicem. Można uwielbiać Pana Boga. Ale drodzy, też warto zastanawiać się nad tym, co śpiewamy. Uwielbiać Go śpiewem. Możemy mieć różny głos. Może myślimy, że jestem niestworzony do śpiewania, ale pamiętajcie, kto śpiewa, ten dwa razy się modli, a kto fałszuje, to się cztery razy modli. Drodzy, kolejna jakby modlitwa, rodzaj modlitwy to jest modlitwa naszymi uczynkami. Drodzy, ważna jest wtedy intencja tego czynu, który czynimy. Na przykład nie chce nam się pozmywać talerzy po obiedzie, albo posprzątać w domu, albo wynieść śmieci.
i to mnie boli. Co w takim momencie robię? Panie Jezu, zrobię to w intencji mojej mamy, mojego taty, mojego rodzeństwa albo mojej chorej babci. Wyniosę śmieci, pozmywam naczynia, poodkurzam właśnie w ich intencji. I drodzy, ostatni rodzaj modlitwy to jest modlitwa, może wydawać nam się trudna, ale aktami strzelistymi. Aktami, co to jest akt strzelisty? To jest krótkie zawołanie do Pana Boga. Kiedy na przykład idę do szkoły, czy siedzę w domu, to mogę taki akt powiedzieć: Jezu, ufam Tobie. I to jest akt strzelisty. Albo: Panie, uwielbiam Cię. Panie, kocham Cię. Panie, miłuję Cię. Takie króciutkie zwroty. Właśnie akty strzeliste, którymi możemy uwielbiać Pana Boga w naszej codzienności. I w nawiązaniu do tego, co przed chwilą powiedział ksiądz Patryk, chcieliśmy Was teraz zachęcić do zaśpiewania takiej prostej bardzo piosenki, którą się pokazuje. I jest tak, gest obecny, jest słowo, jest pieśń. I to, co ksiądz Patryk mówi, też intencja. Chcemy przesłać Panu Bogu taką buźkę, wszyscy razem, wielką, do nieba. Ale też my pragniemy Wam przesłać także nasze właśnie pozdrowienia, bo musimy powiedzieć, że jak tu jesteśmy wszyscy, stęskniliśmy się już za Wami. Fajnie byłoby Was zobaczyć, czyli niestety musimy zostać w domu na razie, ale póki co przesyłamy i Wam również taką wielką buźkę. Laszmy w dłonie, laszmy w dłonie, laszmy w dłonie, laszmy w dłonie. Tak, 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 ja potrzebuję Ciebie, tak, 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 będziemy tańczyć, nie wiem, tak, 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 ja potrzebuję. Świetnie, słuchajcie, mamy jeszcze dla Was taką na koniec pracę domową. Prosimy Was, żebyście dzisiaj wieczorem, jak już tam wszyscy zakończą te swoje zadania, obowiązki, zaprosili całą rodzinę do wspólnej modlitwy. To jest wielka moc, kiedy właśnie spotykamy się razem i wspólnie modlimy do Boga. Zaproponujcie dzisiaj właśnie Waszym bliskim taką wspólną rodzinną modlitwę. Liczymy na Was, że dacie radę. I do zobaczenia jutro. Jutro, dokładnie. Jutro. Trzymajcie się. Cześć. Z Bogiem. Trzeba włączyć.